innego gościa, a więc kogo witam, kogo goszczę? Halo, halo, halo. Siemanko. Cześć, Maksymilian z Madery. O, Portugalia, proszę bardzo. Do kogo pytanie? No, Cristiano Ronaldo, siu. Witaj, Arku, hej, Lexi. Siema. Witam panią Monikę. Cześć. Cześć, Nikita. Siemaneczko. Cześć, Nikita. Ja jestem twoim ogromnym fanem, jeszcze od czasu związku z Magikalem, byłem z tobą tak samo w czasie z relacji z ciocem, potem z Ferrarim, każdej twojej relacji pomiędzy nimi, no czyli generalnie śledzę od niedawna. I słuchaj, bo pewna rzecz mnie gryzie, jeśli chodzi o ciebie ostatnio, bo ty tak trochę bez szacunku do osoby starszej wyzywasz, obrażasz panią Monikę, że jest stara, brzydka, a jakbym miał być szczery, to gdybym miał 20 dolarów, a wy obie OnlyFansa, to swój budżet prędzej przeznaczyłbym na poczet dostępu do profilu pani Moniki niż twojego. Ale na całe szczęście ty nie masz OnlyFansa, ja nie mam 20 dolarów, bo wybacz, niestety jeszcze nie sprawa znalazłem wyjaśniona. Niestety jeszcze nie znalazłem sobie pato streamera, któremu mógłbym skoczyć do łóżka i zarobić. Ale chciałem też poruszyć temat, bo na konferencji na przykład dostałaś pytanie, jakie wnioski wyciągnęłaś z relacji z Danielem Magikalem i odpowiedziałaś, że ludzie się nie zmieniają. Co jest zabawnym paradoksem, gdyż twój życiorys subtelnie o tym przeczy. Raz cię dymał Daniel, raz cios, raz Ferrari. Chłopaki normalnie się zmieniają, nie? Dzielą się, więc twoja filozofia jest moim zdaniem całkowicie nietrafna. Cała ta sytuacja w ogóle wygląda, jakbyście wszyscy siedzieli na jednej imprezie, grając w Prawda czy Wyzwanie, a ty wylosowałeś kartę, zrób karierę w internecie, używając tylko waginy. Ale jakby przekierowywując to pani Moniko, ja mam do pani pytanie, bo... Słucham. Panią chciałem zapytać o kwestię oddzielenia prywatnej sympatii od profesjonalnej kariery zawodowej. Bo powiedzmy, że przeprowadzałaby pani wywiady na jakiejś gali z ludźmi, powiedzmy sobie, znanymi i obok by akurat przechodziła Nikita. To dałaby jej pani podtrzymać kamerę, czy jednak nie za bardzo? Podtrzymać kamerę, tak. Jeszcze światło no, mogłoby. W jednym ręku światło, w drugiej kamerę. No bo ja nie ukrywam, bałbym się. No, gdzie w ręce takiej fajtłapy? Jedynie operator byłby zadowolony, bo jak powszechnie wiadomo, Nikita za kamerą lubi dobrze obciągnąć. Nikita oczywiście nie odbieraj mnie źle. Tłumaczysz, że chciałaś zawsze zmienić Daniela, więc no całkiem trafnym tłumaczeniem jest to, że jak się alkoholizował, to był to dla ciebie cios prosto w serce. A twój niski wzrost jasno też argumentuje, że tak pragnęłaś gościa, który jest stworzony do sięgania po alkohol. I pewnie też dlatego tak ciężko od ciebie o kontent z górnej półki. Natomiast nie wyciągaj złych wniosków, mnie fascynuje twoja osoba. Nic nie potrafisz, nic nie umiesz, na niczym się nie znasz, a i tak robisz karierę. Dziewczyno, przecież to tak mogą tylko wybitne jednostki. To jest materiał na jakiś film Patryka Wegi. Albo może raczej Dody, ona nakręciła tam dziewczyny z Dubaju, więc szlał z urzędniczej też brzmi spoko. Pani Moniko, ja mam jeszcze do pani jeszcze jedno pytanie. Czy nie uważa pani Nikitę za osobę niezbyt inteligentną, głupią czy niedoedukowaną? Bardzo zagubioną. Aha, bo ja osobiście twierdząco mam swoje pytanie. Nie jestem osobą, która spieszy z ocenianiem ludzi, bo każdy zasługuje na drugą szansę, jest zagubiona. My będziemy śledzić uważnie przemianę całą, zobaczymy, czy jest prawdziwa, czy nie. A ty wykup tego OnlyFansa. No wiadomo, jakby naprostować wszystko można, nie? Bo mi się wydaje, że jest pani jedyną szansą, aby na przykład przy face to face obudzić w niej chęć się doedukować. Bo na przykład jak ja na panią patrzę, to z przyjemnością zrobiłbym maturę. Na koniec mam nadzieję, że Nikita, że z relacji z Adrianem też wyciągnęłaś jakieś wnioski i spierdolisz z internetu szybciej niż on z szatni przed oktagonem, ale to nie było dziwne, bo biorąc pod uwagę rozmiar twojego stanika, to i tak zawsze by poleciał na deski. Więc pozdro wszystkim i miłego wieczoru życzę. Pozdro. Trzymaj się. No, Nikita to był zmasowany atak wysokich lotów komediowych, niskich lotów...